Przechodzimy do rozpatrzenia poprawki 256. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 256, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 447 posłów. Za oddało swój głos 177 posłów. Przeciwnego zdania było 268 posłów. Przy dwóch głosach wstrzymujących stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił.